Witam. To jest próba polemiki z panem, z autorem artykułu, czy istnieje mniejsze zło, panem Witoldem Gadowskim. Felieton ten został opublikowany w niedzieli z 9 kwietnia 2017 roku. Pan Gadowski jako pretekst do dyskusji na temat tego, czy istnieje mniejsze zło, używa eksperymentu myślowego zaproponowanego przez brytyjską filozof, panią Filipę Ruth Foote. Eksperyment ten w skrócie wygląda tak. Stoimy przy zwrotnicy. Mamy możliwość przełączenia zwrotnicy na jeden lub na drugi tor. Nadjeżdża z dużą prędkością wagonik. Jeżeli nie przesuniesz dźwigni i wagonik będzie kontynuował dalej swoją trasę, zabija pięć osób, nieprzytomnych osób, które znajdują się na jego linii. Jeżeli pociągniesz za dźwignię, zmienisz kierunek toru tego wagonika i wagonik zabije tylko jedną osobę. Co należy zrobić w takim przypadku? Ciągnąć za dźwignię. Ratować pięć osób kosztem jednej, czy też może nie? Pan Gadowski przez wiele lat uważał, jak sam pisze w tym artykule, że znał odpowiedź, że była jasna i że należałoby jedną osobę poświęcić kosztem pięciu. Aczkolwiek po latach przemyśleń uznał, że rozwiązanie tego dylematu powinno być inne. A mianowicie, uczynię wszystko, aby zatrzymać wagonik, aby uratować każde życie, ponieważ życie nie podlega statystyce. Człowiek wierzący i etycznie sprawny po prostu zrobi wszystko co w jego mocy, aby zatrzymać wagonik. Ucieknie się też tu do modlitwy, dzięki której dzieją się czasem rzeczy niemożliwe. Czyli rozwiązaniem Pana, według Pana, jeśli dobrze zrozumiałem ten artykuł, jest pomodlić się. To w takim razie pytanie do Pana mam takie: jak Pan uważa, jaka jest skuteczność modlitwy w rozwiązywaniu takich problemów namacalnych, gdzie próbujemy kogoś uratować? Spodziewam się, że miałby Pan obiekcję przed tym, żeby testować skuteczność modlitwy w jakikolwiek naukowy sposób, żeby zweryfikować, czy taka modlitwa daje szansę tym pięciu osobom? których pan odmówił pociągnięcia za dźwignię, żeby uratować kosztem tej jednej? Jaki, jaka jest szansa na cud? No to już mam problem z takim rozwiązaniem. To, co pan proponuje, to jest po prostu zrzucenie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji, to jest przepisanie odpowiedzialności na pana boga. W takim wypadku, jedyne, co pan osiąga tą modlitwą, to kupienie sobie spokojnego sumienia. W końcu zrobił Pan co Pan mógł. Modlił się Pan, Bóg nie, nie podjął inicjatywy i te osoby zginęły. Nie Pana wina, Pan Bóg tak zdecydował. Umywa Pan ręce od, od podjęcia decyzji i od podjęcia odpowiedzialności. Pan Gadowski również sugeruje, że rozważając ten, ten dylemat, rozważając ten eksperyment myślowy, zostajemy wpędzeni w pułapkę, że dylemat jest tak ustawiony, że. Musimy wybrać mniejsze zło, w związku z tym to w jakiś sposób korumpuje i sprawia, że wpisujemy się w zasady, które ustawiono przeciwko nam. Panie Gadowski, wydaje mi się, że taki eksperyment myślowy ma za zadanie nie tłumaczyć ani nie pokazywać ludziom, co jest dobre, złe, moralne lub niemoralne, tylko to jest sposób, w jaki naukowiec, filozof może zilustrować i zrozumieć ludzkie myślenie na temat kwestii moralnych. To jest eksperyment, który zasadniczo ma pokazać i ułatwić i zilustrować, jak działa nasze sumienie. Nie uczy nas, ani nie miał nigdy w intencji nauczyć nas, czy mniejsze zło jest moralnie dopuszczalne, czy nie jest dopuszczalne. Wracając do tematu, czy istnieje mniejsze zło. Czasami w życiu zdarza się tak, że choćbyśmy stanęli na głowie i leżeli krzyżem miesiąc. To w niektórych sytuacjach nie ma dobrego rozwiązania. Zdarzają się sytuacje życiowe, takie, gdzie wybór jest między złym a gorszym. Pytanie, czy istnieje mniejsze zło? No jeżeli zdarzają się takie sytuacje, w których nie ma wyjścia, nie ma dobrego wyjścia, żeby wszystkich uratować, no to chyba jednak to mniejsze zło istnieje. Drugie twierdzenie, z którym pozwolę się nie zgodzić z pańskiego falietonu, jest takie, że pisze pan, że to diabeł kusi, aby zaufać swojemu rozumowi, że racjonalność nas zgubi w tym przypadku, że to diabeł nam podpowiada. No bardzo przepraszam, ale jako katolik rozumiem, że ma pan nakazane wierzyć, że rozum jest darem od Boga. I wydaje mi się, jest grzechem niewykorzystywanie talentów, które od Boga są otrzymane. Rozum i wolna wola to są rzekomo te dary, które nas odróżniają od, od zwierząt. No więc, jak można go nie używać w takim przypadku? Jak pan może takie rzeczy sugerować? No to teraz ja panu zaproponuję moje rozwiązanie tego dylematu moralnego. Po pierwsze, użyć rozumu i racjonalności do analizy sytuacji. Po drugie, podjąć decyzję, która zmniejsza ilość cierpienia. Zamiast, zabijania, zamiast śmierci pięciu osób, podejmujemy decyzję o śmierci jednej osoby, a potem się padamy na kolana i modlimy się o cud. No bo w ostateczności, jeżeli cud się nie zdarzy, to zginie tylko jedna osoba. A jeżeli się zdarzy, to nie zginie nikt. Zmniejsza pan ryzyko, wydaje mi się, w ten sposób. No, to chyba tyle mam do powiedzenia. Jeśli byłby pan łaskawy odpowiedzieć, to bardzo bym to docenił. Tak czy siak, chciałem podziękować za dostarczenie materiału do myślenia. Pozdrawiam, Lenda Out.